Proszę Państwa, podczas przerwy... Wznawiamy obrady. Dziękuję. W czwartek. Podczas przerwy zaraz ustaliliśmy, znaczy znaleźliśmy te błędy w WPF-ie i pani skarbnik zaraz podyktuje Państwu prawidłowe wartości, jakie powinny być. Natomiast wracając do zadania, problem jest tutaj zasadniczy. Taki, że wyjaśniając Państwu, jest inwestor, który buduje 6 domów przy ulicy Kalinowej Złotnika. Ten inwestor wykonał projekt, wykonał kanalizację deszczową, wykonał wodociąg, wykonał bodajże gazociąg. Po stronie gminy, tak się umówił z wójtem, leży wykonanie utwardzenia i kanalizacji deszczowej. I on zakładał, że to wydarzy się jeszcze w 2017 roku. Zakładał to w oparciu o zapisy budżetowe w WPF-ie. No, ale na skutek dwóch nieudanych przetargów realizacja tego zadania się przesunęła w czasie o jeden rok. Czyli krótko mówiąc, rozpocznie się realizacja tego zadania prawdopodobnie na wiosnę. Prawdopodobnie na wiosnę. W związku z tym trzeba znaleźć sposób, ponieważ ten inwestor zakończył tę inwestycję i te jego domy, no tych 12 lokali, czyli 6 domów, on w tej chwili sprzedaje. Ale jego kontrahenci uzależniają zakup tych domów od tej drogi, która tam miała być, bo tam nie sposób dojechać po prostu, bo jest no, plac budowy, krótko mówiąc. No. I on został w tej chwili no, w sytuacji bardzo trudnej, bardzo trudnej. I tutaj z wójtem, za chwilę wójtowi oddam głos i wójt zaproponuje jakieś rozwiązanie po konsultacji z panią skarbnik. No a tutaj moja uwaga jest o charakterze ogólnym, no że po prostu moim zdaniem takiego inwestora trzeba szanować, jeśli wykonuje tam powiedzmy 2/3 czy czwarte czy połowę inwestycji, bo gmina jednak na tym zarabia i by trzeba było znaleźć jakąś taką formułę, żeby o te interesy tych, no w gruncie rzeczy drobnych przedsiębiorców dbać, bo mi się wydaje, że my gdzieś o nich po prostu zapominamy. Dziękuję bardzo i teraz proszę właśnie. Dziękuję. Bardzo proszę pan wójt. Tym, co plany idą. Proszę Państwa, tak, moja poprawka będzie dotyczyła dwóch zmian. Ja mówiłem o jednej, ale tu się okazało w trakcie rozmowy, że i tak zmieniając w tym roku o 300 tysięcy, i tak będziemy musieli zmieniać WPF. Chciałbym Państwu zaproponować zwiększenie tej kwoty w mojej autopoprawce z 1 000 000 na 1 300 000. Zakładam, dzisiaj nie mam przed sobą ani projektów, ani opinii budowlańców, ale zakładam, że wpisanie tej dodatkowej kwoty 300 tysięcy i w WPF-ie dodatkowo na 2019 rok kwoty jeszcze raz 300, czyli łącznie 600 tysięcy złotych, pozwoli nam na podpisanie umowy na realizację robót dodatkowych, czyli krótko mówiąc tego odcinka ulicy Kalinowej, prawdopodobnie do ulicy Prostej. Jeżeli będzie to się związało z większymi kwotami, to po prostu w trakcie roku budżetowego jeszcze raz do Państwa wystąpimy. W tej chwili nie jestem w stanie dokładnie skosztorysować tego, ale żeby mieć na względzie możliwość uwzględnienia interesów mieszkańców ulicy Kalinowej, częściowo ulicy Prostej, wnioskuję o ujęcie dodatkowo do 1 300 000 złotych, czyli w autopoprawce byłoby to 1 300 000. I w uzasadnieniu oraz w WPF-ie dodatkowo na rok 2019 dodatkowo 300 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję. Czyli proszę Państwa, procedura następująca. Ten wniosek głosujemy na nie, natomiast autopoprawkę pana wójta na tak. Która to będzie autopoprawka? 6.
zadanie BI łamane przez WPF łamane przez 2015 łamane przez 0003. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku komisji? Nie widzę. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, piętnaście. Wszyscy. To nie zauważam Twojej ręki. Piętnastu radnych za. Głosujemy autopoprawkę wójta numer 6. Wraz ze zmianą, tak? Nie, autopoprawkę numer 6. Tak, kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Czyli 1 300 Milion 300 w tej chwili i 2019 w WPF i 300 tysięcy, tak? Tak. Tak. Milion jest plus w 2018, tak. A w WPF jest 300. Plus 300 i plus 300 w WPF na 19. Jasne wszystko? Tak. Kto z Państwa jest za? 15 radnych za jednomyślnie. Autopoprawka została przyjęta. Kolejny punkt. BI łamane przez WPF, łamane przez 2016, łamane przez B, łamane przez 0005. I tu mieliśmy to zadanie z przedszkolem, tak? Czy tutaj coś wymaga wyjaśnienia? Proszę Panie Wójcie. No głosujemy głosujemy wniosek komisji w części nieuwzględnionej przez wójta, bo tak to trzeba rozumieć, tak? Stanowisko komisji. Natomiast my wycofaliśmy już to zadanie w całości. No właśnie, tak. No. Myśmy już to głosowali, moim zdaniem. Tak. Myśmy to głosowali, w związku z tym należy to wykreślić. Tak. Tak? I tak samo jak punkt poniżej. Bo to głosowaliśmy na nie, natomiast później prowadziliśmy nowe zadanie. Tak to było. Nie rozpędzaj mi się ten wiersz. Proszę wykreślić ten wiersz w takim razie. To było w autopoprawce. Bo to myśmy głosowali. Tak, bo to było w autopoprawce. Tak. Przechodzimy do kolejnego wniosku. Budowa systemu monitoringu gminnego, drugi etap, realizacja, trzeci etap, projekt, realizacja. Pan wójt w autopoprawce swojej uwzględnił kwotę 120 tysięcy złotych, tak? Natomiast wniosek komisji był o 420, czyli chodzi o 300 tysięcy złotych. I głosujemy wniosek komisji. Kto jest z Państwa za wnioskiem komisji w części nieuwzględnionej? Nie, chwileczkę. Dobrze, chwileczkę. Proszę. Tutaj, Panie Wójcie, mamy taką propozycję, ponieważ zaproponował Pan 120 tysięcy. My chcielibyśmy, żeby to była trochę wyższa kwota. Kwota 200 tysięcy złotych. Co Pan na to? Bo my jesteśmy tutaj w sytuacji, że moglibyśmy przegłosować ewentualnie wniosek w tej części nieuwzględnionej i trzeba byłoby dołożyć 300 tysięcy. No dlatego, że wniosku komisji nie możemy zmienić. Pan swoją wolę określił na 120 tysięcy. Czyli jak gdyby 300 tysięcy możemy głosować za kwotą 300 tysięcy złotych, ale moglibyśmy się zgodzić na kwotę 200 tysięcy złotych, gdyby Pan ją tutaj... Tak, proszę Państwa, cały czas brzmi mi w uszach to stanowisko komisji rewizyjnej na temat deficytu i dlatego trudno mi się tak szybko zdecydować. Natomiast jak Państwo dajecie, to ja bym przychylił się za propozycją. No, wolałbym, krótko mówiąc, mieć zaplanowane bardziej realistycznie 200 niż mniej realistycznie 420, bo wiemy, że wspólnie będziemy musieli tutaj tych pieniędzy jakoś poszukać, więc oczywiście
jestem bardziej za tym, żeby zwiększyć tę kwotę ze 120 na 200, niż Państwo mielibyście pozostawić jakby swoje oczekiwanie i wpisać twardo w budżet 420 tysięcy. Także tak, tak. Zgadzam się. Dziękuję. Czyli tak. Musimy głosować na nie. No tak, no właśnie chciałam powiedzieć, jaka jest procedura głosowania. W takim razie, proszę Państwa, ten wniosek komisji musimy w całości przegłosować na nie, a autopoprawkę numer 7 pana wójta na 200 tysięcy złotych. Na 200 tysięcy złotych, tak. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku komisji w części nieuwzględnionej przez wójta? Nie widzę. Kto jest przeciw? 15 radnych za. Czyli negatywnie. 15%. I głosujemy autopoprawkę wójta numer 7, kwotę 200 tysięcy złotych. Czyli w tej chwili jest 120, dokładamy 200 tysięcy. 200 razem będzie 300. Zwiększenie o 80. Tak, zwiększenie o 80. Nie, no, nie. O 200. O 200. Czyli jest razem 320. Tak. Nie. No tak. Ale nie. Do 200. Nie. O 200. O 200. My ustępujemy 100 tysięcy. Mhm. Tak. Jak jest zapisane? Wniosek był o 320. 420, przepraszam. Tak. Źle zrozumiałem. Ja też tak zrozumiałem. Chciało 200. 200. Proszę Państwa, ja zrozumiałem. Do 200, nie o 200. I myślę, że część z Państwa też tak to odebrała. To, to 200, czyli o 80. No tak, ale czy 320? O 120 Pan się zgodził. My możemy tylko i wyłącznie przegłosować 300 tysięcy. Wyraźnie to mówiłem. Ale możemy zrobić, możemy przegłosować 200, jeśli by Pan się na to zgodził. Jasno się wyraziłem. Proszę Państwa, ja pozostaję w takim razie przy swoim stanowisku 120 tysięcy. Nie rozumiem tego. No nie chcę. Czyli reasumpcja głosowania. Bo się nie zrozumieliśmy. Reasumpcja głosowania z tego zadania? Dobrze, to co w tym zadaniu w takim razie ma zostać? Wniosek komisji. Wniosek komisji w całości? Tak. Chcieliśmy 100 tysięcy zdjąć z tego wniosku, ale wójt nie chce 100 tysięcy. Panie wójcie, to 100 tysięcy też pana nie urządza? To wiem, że za chwilę Państwo 420 przegłosują, no więc no tak, urządza, no co mam powiedzieć. No. Pana wójta no, urządza, to zostańmy przy tym głosowaniu, które już odbyliśmy, a Pan wójt tutaj dołoży w ramach autopoprawki i jest 100 tysięcy do przodu. Tak. Godziny po tym, jak żeśmy przeszli poniżej punktu, że nie jesteśmy do przodu, jesteśmy bardziej do tyłu niż do przodu, ale oczywiście przyjmuję to. Okay. Dziękujemy bardzo. Głosujemy autopoprawkę numer 7. Zwiększenie do 200, zwiększenie o 200 tysięcy. Czyli razem zostaje 320. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Już wiemy, że w tych miejscowościach monitoringu nie będzie. Kto się wstrzymał? Tak, decydujemy się. Wstrzymał? Nie pasuje, kto się wstrzymał? Kiedyś był za, może nie być. Kiedy muszanie wyszło na... Kiedyś był za, po prostu... Głosy się wyszkadzają. To nie jest rozmowa. Proszę obejrzeć projekt. Słuchaj, bardziej nam zależało na chodnikach, kiedy Krzychu głosował przeciwko nam. Nie pokażę palcem, bo ja ci pokażę, gdzie ty głosowałeś. Proszę Państwa, jeszcze raz głosujemy. Proszę Państwa, niestety musimy głosować jeszcze raz. Tam się lepiej tam nie pokażę. Chwileczkę, autopoprawkę, autopoprawkę numer 7. Chwileczkę. Groźby. Pokazywał na ulicy Stefańskiego. To są groźby. Jakie to zaproszenie? Apeluję o spokój, proszę Państwa. Pokazujesz palcami. W sensie moralnym. Zastraszyć nie można. To trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, ja myślę, że nie ma co tutaj dyskutować. Przechodzimy do głosowania.
i bawić się w złośliwości, więc nie róbmy tego po prostu. Autopoprawka numer 7 jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem autopoprawki? Raz, dwa, trzy, ja się zgubiłem, cztery. Więc nie wiem, co głosujemy. Jeszcze raz to Pankiewicz samo. Pankiewicz mnie wytrącił z równowagi. Huligank z Oleska. To jest reasumpcja głosowania po dyskusji z panem wójtem. Jesteśmy przy autopoprawce numer 7. Jasne? Jasne. Kto z państwa jest za przyjęciem autopoprawki wójta numer 7? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Tym razem się zrobiło 11. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery. Zgadza się. Kolejne zadanie Biedrusko. Budowa chodnika z nawierzchni asfaltowej od ulicy Szmaragdowej do ulicy Szafirowej wzdłuż lamp. Nie było przepraszam, tego gdzieś, przepraszam. No właśnie, to już głosowaliśmy przy płachcie numer 13. Wnioski Komisji Rady Gminy nieuwzględnione przez wójta w autopoprawce. I tutaj głosowaliśmy proszę, na tak. Proszę o wykreślenie w takim razie tego wiersza, ten błąd w materiałach. I przechodzimy do kolejnego zadania. Suchyland Wschód, modernizacja chodnika na ulicy Bogusławskiego od ulicy Alejowej do ulicy Kowackiego. Pozytywna w części to była pozytywna w części. Krańcowej do? Alejowej. Bogusławskiego, Alejowa do ulicy Kubackiego. Będzie robiona w ramach bieżących wydatków referatu komunalnego. Tak. Przechodzimy do głosowania wniosku. Kto jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedmiu za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Nie, bo to będzie robione, a wy głosujecie, żeby jeszcze raz pieniądze wrzucić, żeby to było drugi raz robione. Tak. Trzeba się zastanowić, zanim się rękę podnieść. Przepraszam. Widzę, że już wszyscy są mocno zmęczeni. Proszę państwa, zostało nam jeszcze zadanie. Suchy Las, pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego w zakresie budowy oświetlenia ulicy Sucholeskiej. Projekt. Z drugiej strony, co? Panowie. Uważamy? Jeszcze raz. Suchy Las, pomoc finansowa dla powiatu poznańskiego w zakresie budowy oświetlenia ulicy Sucholeskiej. Wykonanie projektu. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Czy tutaj nie powinno paść pytanie? Nie właśnie. Ale jakie pytanie jest. Ma paść? No padło pytanie. No, wniosek do powiatu o rozszerzenie prac projektowych w ramach realizacji zadania przebudowy skrzyżowania ulicy Perłowej. Czy taki wniosek został złożony, czy będzie złożony, czy są potrzebne kwoty na, nie wiem, dofinansowanie powiatu w tej kwestii, czy nie? Ja mam pytania. Ale do kogo? Do nas czy do wójta? No myślę. Proszę bardzo, pani skarbnik. To cofam głosowanie, bo też mam tutaj znaki zapytania, bo tak naprawdę do końca nie wiadomo, o co chodzi. Nie było okazji na ten temat porozmawiać. Proszę. Rozmawialiśmy na ten temat akurat. Będziemy składać taki wniosek. Ale czy środki będą wystarczające na dodatkowe, nie wiem, zapewnienie finansowania? Jak złożymy wniosek, to się dowiemy. My chcielibyśmy, żeby w ramach tej dużej puli pieniędzy, którą przekazujemy i tak powiatowi, w ramach pomocy finansowej, to zostało doprojektowane, krótko mówiąc, i myślę, że powiat się na to zgodzi. Nie musimy tej kwoty głosować, tak naprawdę. Ale tam jest również budowa. Czyli możemy przeciw. Nie, jest projekt. Jest wyraźnie napisany projekt, panie radny. Proszę przeczytać ten projekt. Budowa oświetlenia ulicy Sucholeskiej. Projekt. Budowa lampy jest napisane. Tak jest napisane. Tak czytam, przepraszam. No nie wiem, gdzie państwo macie napisane. To jest tylko projekt. No też właśnie. A więc jeżeli wniosek nie jest złożony, to de facto nie ma potrzeby planowania pieniędzy na ten cel. Inaczej. Inaczej, dobrze. Pani radna Tarwańska. To ja chciałabym wiedzieć, jakie są finanse zagwarantowane na cały ten duży wniosek do powiatu, panie wójcie. W którym punkcie? I co jest jeszcze planowane w ramach dofinansowania dla powiatu? Jakie zadania jeszcze?
Proszę bardzo. No, oczywiście możemy w WPF-ie to sprawdzić, natomiast no, to jest wszystko zapisane w WPF-ie, tak? Tutaj. Może to jest temat jasny od paru miesięcy. No nie, nie, ale była do tej pory mowa o przebudowie skrzyżowania z ulicą Perłową i na to zadanie była pewna kwota określona. W tej chwili rozszerzamy zadanie, ale nadal twierdzicie panowie, że niepotrzebne jest rozszerzenie kwoty. Bo dlatego, tak jak tłumaczyłem, chcemy wystąpić właśnie do powiatu, żeby w ramach tych prac projektowych na skrzyżowaniu tutaj Perłowej, czyli po prostu to będą duże prace projektowe, żeby po prostu doprojektować też brakujące oświetlenie na pozostałej części ulicy i to się wydaje logiczne. Ja myślę, że się powiat na to bez jakichś większych problemów powinien zgodzić. Więc nie ma, krótko mówiąc, potrzeby wrzucania tutaj dodatkowych pieniędzy na prace projektowe w tej chwili. Pani radna, ale jest zdaniem, dyskusja, no to muszę pozwolić radnemu się wypowiadać. Proszę się nie denerwować. Się chyba pierwszy raz wypowiadam, więc proszę mi pozwolić. Moim zdaniem, według władz powiatu, logicznym będzie, że skoro w WPF-ie mamy na zadanie o określonej nazwie przeznaczoną określoną kwotę, to skoro chcemy powiększyć to zadanie, poszerzyć zakres obowiązków powiatu, musimy także dać im większą kwotę na to zadanie. Proszę bardzo, to jest jakby logiczne. Łącznie jest, proszę państwa, 500 tysięcy złotych. Łącznie jest 500 tysięcy złotych. Kilkanaście tysięcy. Więc to 500 tysięcy w zupełności wystarczy na to, żeby zrealizować to, to zadanie. W części projektowej oczywiście. W części projektowej. Pan radny Matysiak. Panie wójcie, rozumiem, że jeżeli by zaszła taka potrzeba w ciągu roku, to przedstawi pan odpowiedni projekt uchwały zmiany budżetowej, aby dorzucić te parę złotych i aby to zostało w całości zaprojektowane łącznie z oświetleniem. Ja myślę, że ta kwota wystarczy, żeby podpisać umowę i żeby ogłosić przetarg i wykonać ten projekt, i wykonać, docelowo wykonać ten projekt, tak. Mówimy o projekcie. Proszę bardzo, pani Lana Tarkońska. Panie wójcie, wielokrotnie pan mnie też odsyłał różnych inwestycji. Panowie. Proszę o ciszę, tak nie słuchać, co pani radna mówi i o to pytam. Aby tego niedoszacowania ewentualnego i odmowy powiatu wykonania tego zadania uniknąć, chciałam państwa radnych poprosić o głosowanie na tak, za dofinansowaniem tego zadania o raptem 15 tysięcy. Dziękuję. I to samo będzie dotyczyło kolejnego punktu, czyli Suchy Las, projekt i budowa lampy przy przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulicy Sucholeckiej i Kryształowej. To jest również dofinansowanie dla powiatu. Jeżeli będzie umowa podpisana, nie będzie potrzeby, no to w tym sensie. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 za. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć. Kolejne zadanie, Suchy Las, projekt i budowa lampy przy przejściu dla pieszych w pobliżu skrzyżowania ulicy Sucholeckiej i Kryształowej. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Kto przeciw? Przepraszam, kto przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I przerzucamy kartę na drugą stronę, proszę państwa. I jesteśmy w Domnie Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby. Tutaj było pozytywne w części uwzględnionej przez wójta. Kwota dotacji jest wystarczająca na realizację zadań statutowych. Chodzi tutaj o kwotę 250 tysięcy. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku komisji w części nieuwzględnionej przez wójta? Nie ma. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, wstrzymał.
I ostatni wniosek, Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska, akcja ulądkowa Sprzątaj po swoim psie oraz akcja Antysmog. Mamy tutaj uzasadnienie, pozytywna w części, to jest bez zwiększenia środków w ramach zaplanowanych środków na publikacje media. Przechodzimy do głosowania wniosku komisji. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku w części nieuwzględnionej? Nie widzę. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem wstrzymujących. Proszę Państwa, zakończyliśmy tym samym głosowanie wszystkich wniosków. Mamy godzinę 19, także uważam, że całkiem nieźle nam poszło. Bardzo proszę Pan Radny Przybylski. Ponieważ cały czas liczyliśmy te wnioski komisji, chciałbym w związku z tym zaproponować jeszcze złożyć dwa wnioski budżetowe, już nie komisji, tylko wnioski moje. Wniosek pierwszy. Chcielibyśmy wnioskować o obniżenie rezerwy budżetowej ogólnej o kwotę 300 tysięcy złotych, czyli pozostawić kwotę 200 tysięcy złotych. I chcieliśmy również... Momencik, proszę powiedzieć, gdzie to jest materiał, bo radni pewnie nie wiedzą, więc... To jest w projekcie budżetu. Proszę przejść na stronie budżetu. Na stronie chyba drugiej, o ile się nie mylę. Projekt budżetu, to jest strona trzecia, przepraszam. Strona... Paragraf 14. Raz, dwa, trzecia strona. Paragraf 14. Trzecia strona, paragraf 14. Wydaje nam się, że rezerwa ogólna w kwocie 500 tysięcy złotych jest zbyt wysoka. Obligatoryjna rezerwa, jej minimalna wartość to 0,1%, o ile się nie mylę. Także mieścimy się w zapisach ustawy o finansach publicznych. I to jest pierwszy mój wniosek. Jeszcze raz, do jakiej kwoty? Do 200 tysięcy. Ogólna, tak? O ogólnej Pan mówi? Tak, tak. Mówię o ogólnej. Do kwoty 200 tysięcy, tak? Tak. Dobrze. Głosujemy w takim razie wniosek radnego o paragraf 14 punkt A o utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 200 tysięcy. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu wstrzymujących się. Mój drugi wniosek. Obniżenie... Paragraf. Proszę? Paragraf najpierw. Ten sam paragraf, paragraf 14 punkt B. Obniżenie rezerwy celowej. Również o kwotę 300 tysięcy złotych. Tutaj otrzymaliśmy uzasadnienie. Bardzo wnikliwie to uzasadnienie przeczytałem. Tam między innymi wskazuje się kwestię urlopów dla poratowania zdrowia. Nauczanie indywidualne i nadgodziny doraźne. No, pewne rzeczy no, nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. Chociażby dlatego, że pewne rzeczy będą uruchomiane dopiero od 1 września. Jak na przykład nadgodziny doraźne czy nauczanie indywidualne. Jeśli chodzi o urlopy dla poratowania zdrowia, to sytuacja się zmieniła o tyle, że wprowadzono zmiany w ustawie Karta Nauczyciela. Wynika i jakby konsekwencją tych zmian jest to, że urlopy będą pojawiać się dużo, dużo rzadziej, ponieważ będzie je trudniej dostać. Do tej pory była kwestia tego rodzaju, że lekarz rodzinny przesądzał o urlopie dla poratowania zdrowia. W tej chwili będzie to w gestii lekarza medycyny pracy. To znacznie utrudni otrzymywanie tych urlopów. Oczywiście myślę, że do tej sprawy tak czy inaczej, bez względu na to, co dzisiaj Rada
postanowi, wrócimy we wrześniu, dlatego że tak naprawdę okaże się dopiero we wrześniu, jakie są, jak się zakończył rok szkolny, jak się rozpocznie następny, tak? Także jakaś nowelizacja, jedna czy druga nas czeka, a blokowanie tej tak wysokiej kwoty rezerwy celowej wydaje mi się w tej chwili nieuzasadnione. No. Także no, konkludując, składam wniosek o obniżenie tej rezerwy celowej 300 tysięcy złotych. Dziękuję. Proszę pan Wójt. Proszę państwa, jeżeli chodzi o pierwszy wniosek, jestem tutaj w stanie się zgodzić z taką propozycją, bo przecież przy tej ilości dodatkowych wydatków my prawdopodobnie już od jutra staralibyśmy się szukać źródeł finansowania i jakby odgruzowywać ten zadeficytowany budżet, starając się doprowadzić do kolejnych zmian w budżecie czy przemeblowań z wykorzystaniem niezbędnych środków czy sposobów finansowania inwestycji. Ale proszę państwa, jeżeli chodzi o drugą kwestię, to zdecydowanie jestem przeciwny temu, aby zmniejszać rezerwę oświatową. Pan podał przykład urlopów na poratowanie zdrowia. I faktycznie tak jest, proszę państwa, że zmiana karty nauczyciela w tym zakresie powoduje, że możliwość skorzystania z urlopu przez nauczyciela będzie zdecydowanie mniejsza. Ona się ogranicza zarówno do ilości, znaczy redukuje zdecydowanie jednostki chorobowe i nakłada obowiązek przeprowadzenia badań przez komisję, uprawnioną komisję lekarską. Natomiast proszę państwa, pan radny nie wziął pod uwagę tego, że ogłoszenie tej zmiany na tyle wcześniej, aby pozwolić nauczycielom dzisiaj na złożenie wniosków, skutkuje tym, że mamy już ich w gminie kilkanaście. I taka jest prawda. I dzisiaj mamy już zapobiegawczo składane wnioski przez nauczycieli, którzy mają do tego prawo. Ja oczywiście w tej chwili zastanawiam się nad skorzystaniem z moich uprawnień, aby przeciwdziałać temu zjawisku i będę starał się to robić. Wiem, że w niektórych wnioskach, czy w niektórych przypadkach wręcz powinienem zainterweniować. Są takie przypadki, gdzie nie będę interweniował, bo faktycznie wiem o albo bezpośrednio, albo pośrednio przez dyrektora o chorobie tego nauczyciela. Ale proszę państwa, ustawodawca popełnił ten błąd, znaczy popełnił błąd. Naraził samorządy znowu, jak to ustawodawca, nie wprowadzając sprawnie tego przepisu, dając pewne vacatio legis, dał możliwość szybkiego reagowania. I dzisiaj, proszę państwa, to jest około 800 tysięcy złotych już na dzisiejszej rozpisce, jeżeli chodzi o urlopy na poratowanie zdrowia. Ale to jest tylko jedna sprawa. Proszę państwa, ja chciałbym zaapelować, żebyśmy tej rezerwy nie ruszali, bo prawdopodobnie, i to nie we wrześniu, a może nawet wcześniej, bo wcześniej będziemy mieli te dane, ja będę występował do państwa o zwiększenie środków na oświatę w związku z tym, że mocno się zmieniają przepisy, jeżeli chodzi o indywidualne nauczanie, o opiekę pedagogiczno-psychologiczną. I to wszystko będziemy brali stąd. Poza tym, proszę państwa, my w tej rezerwie mamy inne skutki wprowadzenia reformy. Ogólnie nazywamy to inne skutki wprowadzenia reformy, ale to też mamy w rezerwie oświatowej. Proszę państwa, to co radny powiedział, nie zgodzę się absolutnie z tym, że dzisiaj o tym nie wiemy. No właśnie dlatego, po to jest rezerwa, bo o tym nie wiemy, ale zakładamy, że takie rzeczy mogą się zdarzyć i tworzymy rezerwę, że jak już będziemy wiedzieli, to będziemy mieli środki w rezerwie. I dlatego apeluję do państwa o pozostawienie tej rezerwy oświatowej. Dziękuję bardzo. Pan radny Przybylski. Proszę państwa, tu w moim przekonaniu problem tkwi w tym, że żadna z tych pozycji nie jest pozycją przewidywalną. Jeszcze raz powtarzam. Nie jest pozycją przewidywalną.
Urlopy dla poratowania zdrowia to jest jedna kwestia, o której mówiłem. Nauczanie indywidualne i nadgodziny doraźne. Co to nauczanie indywidualne? Przepisy się zmieniły, panie wójcie, od 1 września. I one nie mają nic wspólnego w zasadzie z reformą. Zresztą stare rozporządzenie obowiązuje do dzisiaj. Kwestia nadgodzin doraźnych. No, nadgodziny doraźne to są zastępstwa, krótko mówiąc, tak? Dla nauczycieli, którzy nie przyjdą do pracy. No, nie możemy dzisiaj powiedzieć, ilu nauczycieli w poszczególnych szkołach nie przyjdzie do pracy, zachoruje i czy w ogóle będą te doraźne, czy się uczniów zwolni, czy to jest w ogóle zupełnie inna kwestia. To wszystko, co jest, panie wójcie, to jest kwestia przewidywania przyszłości, pewnej futurologii. Ja się zgadzam, że trzeba to robić, natomiast uważam, jako człowiek dość doświadczony w tym względzie, że one są po prostu, te wydatki, te zapisy znacząco przesadzone. Znacząco przesadzone. I z tego względu uważam, że bardzo bezpieczne jest ograniczenie tych wydatków o kwotę 300 tysięcy złotych. Oczywiście z możliwością korekty. Ja uważam, że ta korekta będzie polegała na tym, że będziemy, że jakby z tego 2,5 miliona zostanie 2,200 i będziemy nadal ciąć w dół, bo nie będzie takiej kwoty w moim przekonaniu potrzeby uruchamiać. No, oczywiście różnie może być, bo to zależy od życiowych kwestii i wielu innych, tak? Ale w tej chwili jest to absolutnie bezpieczna sytuacja. Zawsze można w jedną i w drugą stronę to zmienić. Nie ma sensu po prostu blokować tych środków w tej chwili od 1 stycznia, tak? Dziękuję bardzo. Pan Wójt, proszę. Ja się cieszę, że zgadzamy się tutaj w tym podstawowym zakresie, że rezerwa służy na realizację tych zadań, które dzisiaj nie jesteśmy w stanie w budżecie zapisać na twardo, bo one gdzieś tam biorą się z tej dynamicznej sytuacji, która w oświacie i była, jest i pewnie jeszcze długo będzie. Ja mówiłem o skutkach reformy jako oddzielnej grupie zdarzeń, niezależnie od indywidualnego nauczania. Proszę Państwa, ale pokażę Państwu na przykładzie dzisiejszej sesji, jak potrzebne jest właśnie tworzenie możliwości sięgania po środki w rezerwach. Dzisiaj rozmawialiśmy o Golęczewie i padło takie stwierdzenie, może troszeczkę niefortunne z mojej strony, kiedy mówiłem o tych dodatkowych powierzchniach, które będą w szkole po tym, jak zbudujemy przedszkole. Tak naprawdę myślałem o, proszę Państwa, o zaledwie dwóch salkach, które można wykorzystać i to nie jest tak, że tam będą wielkie powierzchnie do wykorzystania, ale proszę Państwa, jeżeli mówimy sobie dzisiaj w ten sposób, nie sprzedajemy starej szkoły, to my musimy mieć możliwość wykorzystania środków na przygotowanie budynku, na wręcz remont budynku szkoły starej. I to jest, ja proszę Państwa, podaję to tylko jako przykład potrzeby stworzenia takiej rezerwy, która na cele oświatowe może być wykorzystywana. Tylko jako przykład. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma osób dyskusji, przystępujemy do głosowania wniosku radnego Michała Przybylskiego zmniejszenie rezerwy celowej o 300 tysięcy złotych. Kto z Państwa jest za wnioskiem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 8 radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery wstrzymują się. Głosowało 14 radnych. Głosowało 14 radnych. Proszę bardzo, pan radny Przybylski. Proszę Państwa, z moich obliczeń, które tutaj mozolnie prowadziłem, wynika, że nie zwiększyliśmy deficytu. Żeby zwiększyć deficyt, brakuje nam 18 520 zł i 20 groszy. Mam nadzieję, że moje obliczenia są prawdziwe. Także proszę się nie martwić, panie wójcie. Czuwamy nad tym. Gdyby pan miał jakieś inne wyliczenia, służę moją osobą, możemy się skonsultować. Przy okazji dziękuję pani skarbnik za udostępnienie mi plików wykonywalnych, co
bardzo ułatwiło nam pracę i spowodowało, że prawdopodobnie nie uniknęliśmy ewentualnych błędów. Jest problem jeden tylko, problem tych 300 tysięcy złotych, które na skutek, nie przewidzieliśmy na skutek tych błędów w WPF-ie, które nastąpiły. Wójt nie wskazał źródła finansowania. No i to jest teraz kwestia do ewentualnego wyjaśnienia. Mówimy o 300 tysiącach dołożonych do tego zadania budowy ulic w Złotnikach na 2018 rok. Gdybym ten błąd, jak gdyby przyczynę tego błędu odkrył wcześniej, no to byśmy to na pewno jakoś uwzględnili. Tutaj na sesji nie jestem w stanie już po głosowaniu znaleźć źródła finansowania, także. Proszę bardzo, pan Wójt. To ostatnia pana, to poprawka. Czy to wszystkie tak, wnioski pana radnego? Tak, wszystkie. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Na razie to finansowe. No jak finansowe? Pan Wójt, proszę. Proszę Państwa, pewnie Państwo też zauważyli, wszyscy, że niejako jedyna osoba, która dzisiaj brała udział w dyskusji i składała różnego rodzaju propozycje, nie wskazywałem źródła finansowania. Państwo też nie wskazywaliście źródła finansowania, ale przyjęliśmy przecież zasadę, że tworzymy, ja nazywałem to pod poprawkami, tworzymy pewien kosz, dla którego wyniku zakładamy, że on będzie jednak ujemny i dla niego szukamy źródła finansowania. Bo gdybyśmy inaczej myśleli i każdorazowo przy każdym wniosku musieli wskazać to źródło, to byśmy po prostu tutaj siedzieli jeszcze dwa dni, prawdopodobnie przy 80 zmianach. Więc w celu usprawnienia przyjęliśmy takie rozwiązanie, uważam, dobre. Zresztą w zeszłym roku też podobnie zrobiliśmy i było ok. Proszę Państwa, dla swojej zmiany ja będę wskazywał źródło finansowania dla tych 300 tysięcy złotych, co nie pozwoli wkroczyć w obszar nadmiernego deficytu, będę wskazywał płace w urzędzie. Płace w urzędzie gminy wskazuję jako źródło finansowania. Jest to może z punktu widzenia kierownika zakładu pracy nie jest to zbyt wdzięczne, bo muszę moim pracownikom powiedzieć, że wskazałem właśnie źródło finansowania wasze zarobki, ale z drugiej strony najbardziej praktyczne, bo wykonywane bardzo rytmicznie, czyli można przewidzieć, jaka będzie i rytmika, i wysokość wydatkowania tych środków. Dlatego nie po raz pierwszy, proszę Państwa, wskazuję jako źródło finansowanie wynagrodzenia. Dziękuję. To musi być przegłosowane, tak? Pewnie, tak. 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 Mhm. Co ma być? To jest przegłosowane. Czyli musiał pan, panie wójcie, wskazać konkretny paragraf, bo tak, tam są cztery bodajże, o wiadomo. Jeżeli można, sekundę, zaraz. Może w tym czasie zadam pytanie. No będzie pan radny przeszkadzał, bo państwo muszą sformułować, tak to najpierw. Gdzie to coś teraz? Proszę Państwa, składam ostatnią autopoprawkę. Autopoprawka numer 8. Dział 750, rozdział 75.023, paragraf 4010. Minus 300 tysięcy złotych. Jeszcze raz. Oto poprawka, kwota 300 tysięcy, tak? Tak. Minus. Dotyczy to budżetu. Minus 300 tysięcy z nagrody. Czego? Zabezpieczenie.
Czyli to będzie autopoprawka numer 8. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki wójta? Raz, dwa, trzy. Trzech za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymujące się. Oto poprawka nie została przyjęta. Pan radny Matysiak, proszę. Takie pytanie, ponieważ nigdzie w materiałach dostarczonych nie znalazłem jakby opinii, uzasadnienia wniosków, informacji na temat dwóch wniosków składanych przez komisję odnośnie zmniejszenia możliwości przez wójta pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości z 2 milionów, tam było do wniosek o zmniejszenie do miliona. Oraz jeszcze jeden wniosek, w paragrafie 11 określa się sumę, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3 milionów, zmniejszenie do 500 tysięcy. Czy to było na komisji, tego nie ma we wnioskach. Nie ma w materiałach. Materiał. Komisji dzisiejszego nie wpłynął, to do przesłanych przez pana radnego Przybylskiego tabelek z wnioskami komisji, ze stanowiskiem komisji. I dlatego o tych dwóch sprawach dowiedziałam się przed dzisiejszą sesją. Pan radny Matysiak. W związku z tym chciałbym państwu radnym, panu wójtowi, pani przewodniczącej, przypomnieć o takich dwóch wnioskach, które były przegłosowane przez Komisję Finansowo-Budżetową i Rozwoju Gospodarczego, pozytywnie zaopiniowane przy 4 głosach za, 2 wstrzymujących się oraz przy 4 głosach za, 1 wstrzymujący się i 1 przeciw. Pan radny będzie uprzejmy podać w materiałach, która to jest strona, paragraf. To jest strona w zarządzenie wójta 171, łamane przez 17, w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Strona trzecia, paragraf 9, punkt 1. Wszyscy radni mają? Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości miliona. Zmiana z 2 milionów do miliona. Zmniejszenie o 1 milion. Zmniejszenie o 1 milion. Z 2 milionów do miliona. To jest wniosek. Tak. To był wniosek komisji. To tak. Był wniosek komisji przegłosowany pozytywnie. Tak. Przystępujemy do głosowania. Tak, pani Nosani? Tak, wniosku komisji. Kto z Państwa jest... No, dwa się odnalazły. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku komisji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiu radnych za. Kto jest przeciw? Raz, dwa. 4 przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Zgadza się? Tak. Wniosek został przyjęty. I drugi wniosek w paragrafie 11. Określa się sumę, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości. I tutaj było podane do 3 milionów. Wniosek komisji był o zmniejszenie tej kwoty o 2,5 miliona, czyli do 500 tysięcy. Wniosek był również pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Czyli do 500 tysięcy złotych. Tak.
kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku komisji? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. To jest kto przeciw. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, wstrzymujący się. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o głosowanie poprawek, to jest koniec. Przechodzimy do punktu 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchylas na lata 2018-2029. Płachta numer 11. Chcemy naszą płatkę. Nie, na co to jest płatka. Płatka numer 11. Ostatnia strona na płatce. Teraz tak, proszę Państwa, w związku z tymi nieścisłościami rachunkowymi, które tutaj wystąpiły, będę prosiła Panią skarbnik o podanie prawidłowych liczb. Najpierw 2017. Dobrze, to teraz to może jeśli chodzi o tę inwestycję budową Jednostka 2. To ja bym proponowała w tej kolumnie, która nosi nazwę łączne nakłady finansowe, w pierwszym wierszu wpisać kwotę 7 031 672 zł. Czyli tak, jesteśmy przy budowie ulicy Złotniki 2, tak? Okrężna, graniczna, prosta, miła, białkowa, żukowa i cicha, tak? Nie. Czyli wyżej. Który nie, a nie Dworcowa? Wyżej. Nie ma żadnych. Złotniki 3, proszę Państwa, Złotniki 2. Złotniki 2, no okrężna, graniczna, prosta, miła, białkowa, żukowa i cicha. Ja nie rozumiem, w którym miejscu mam wpisać kwotę. Łączne nakłady finansowe. Ale na której wysokości? Pierwszy wiersz od góry. 2015-2019 pierwszy wiersz, tak? Jaka kwota? 7 031 672 zł. 672 zł, tak? Dobra. I teraz następna kolumna. Cały czas jesteśmy w tym samym wierszu. Rok 2017 to jest kwota 1 531 672 zł. Rok 2018 w tym samym wierszu 3 miliony. I rok 2019 2,5 miliona. I teraz wiersz niżej, nadal w kolumnie, zaczynamy od kolumny łączne nakłady finansowe. Zwiększamy w sumie o kwotę 4 400 000 zł. Wpisujemy 4 miliony, tak? 4 400 000. W roku 2017 zero. Czyli 3 800 tak, wykreślamy, wpisujemy tak. Zero. W kolumnie 2018 rok 1 300 000, to jest wynik dzisiejszej autopoprawki, nie milion, tylko 1 300 000. I w roku 2019 3 100 000. Tak. I efektem tego jest po zmianie, zaczynamy od kolumny łączne nakłady finansowe, 11 431 672 zł. Tak.
2017 jest 1 531 671. Przepraszam, jeszcze raz. Jeszcze raz. W kolumnie 2017. Tak? Zostaje kwota 1 531 000. Wykreślamy 9 300 000, tak? Tak. Wpisujemy ile? 1 531 672 zł. Tak. W następnej kolumnie jest 4 300 000. Nie, mamy 4 miliony. Ale ma być 4 300 000 po dzisiejszej autopoprawce. Tak, to proszę wpisać 4 300 000. I w kolumnie roku 2019 po dzisiejszej autopoprawce nie 5 300 000, a 5 600 000. Dobrze. Wszystkie zmiany? Nie, nie, nie. Jeszcze budowa systemu monitoringu gminnego. Tak. Tu oczywiście teraz już nie powiem, jak te kolumny, to musi być uzupełnione o tą zmianę z dzisiejszego głosowania. W roku 2018 nie będzie kwota 120 tysięcy, tylko 320 tysięcy złotych. Mhm. Czyli wiersz niżej będzie też 320 tysięcy i odpowiednie podsumowania w górę, tak, i w bok też muszą być. Czyli odpowiednio w tej kolumnie łączne nakłady finansowe w drugim wierszu nie będzie kwota 360 tysięcy złotych jako zwiększenie, tylko będzie kwota 560 tysięcy. I w ostatnim wierszu jako suma nie będzie 725 tysięcy, tylko 925 tysięcy. Tak, wszystko jasne dla Państwa? Jest jeszcze jeden tutaj. Proszę bardzo. Budowa zespołu przedszkolno-szkolnego w Dolęczewie, Pani Skarbnik. Tak. Tu jest też błąd. O kolumnę, czyli to ja może przeczytam, jak powinno być. Łączne nakłady finansowe, czyli pierwsza kolumna. 5 milionów, pierwszy wiersz. Minus 5 milionów, drugi wiersz. W 2017? Nie, 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 w pierwszej. Łączne nakłady finansowe. Zostaje zero, bo tworzymy nowe zadanie poniżej, budowa przedszkola w Dolęczewie. I teraz 2017 zostaje, a w 2018 powinno być w pierwszym wierszu 5 milionów. W drugim wierszu minus 5 milionów i w ostatnim jest 0. W 18 też nie da się. Nie, w 18. No wykreślamy, zmieniamy zadanie. Zerujemy budowę obiektu przedszkolno-szkolnego i wprowadzamy zadanie budowa przedszkola w Polęczewie. Wyzerowane. Także. Wszystko jasne? Tak. Ja tylko proszę bardzo. Nie jestem w tej chwili pewien, ale wydaje mi się, że łączne nakłady na tą szkołę w starym WPF-ie, Pani Skarbnik, to było 8,5 miliona złotych. I w 2017 roku nie były nakłady, tam było chyba 120 tysięcy, ile się nie mylę. Natomiast wydaje mi się, że było w 18 i w 19 na tą szkołę. Tu jest 7, muszę jeszcze poprawić. Tak, dobrze pamiętałem. W 2017 było 120 tysięcy, w 18 było 5 milionów, natomiast w 19 3,5 miliona. Także trzeba byłoby to przesunąć o jedną pozycję w prawo i zmienić kwotę w 2019 roku.
A jaką kwotę? Na 3,5 miliona. Pan skarbnik zaraz podyktuje. Pisze się, ładny nasz charakter pisma. Czy mogę już odczytać? Bardzo proszę. Dobrze, to już to ostatecznie w milionerach. Mhm. To jeszcze raz zaczynam od kolumny łączne nakłady finansowe. Przepraszam. Winno być w pierwszym wierszu łączne nakłady 8 milionów 700 tysięcy. W roku 2017 zostaje 120 tysięcy. W roku 2018 5 milionów i w roku 2019 3,5 miliona. To jest przed zmianą. Zgadza się. I teraz zmiana w drugi wiersz. Łączne nakłady finansowe minus 8,5 miliona. W 2017 nic nie zmieniamy. W 2018 minus 5 milionów i w roku 2019 minus 3,5 miliona. I ostatni wiersz zostaje najpierw 200 tysięcy, w roku 2017 120 tysięcy, w 2018 0 i w 2019 0. 120. Czy wszystko jasne dla Państwa? Moim zdaniem się mniej więcej rachunkowo zgadza z tym, że z tych 120 tysięcy to myśmy wydali coś na projekt, jeśli się nie mylę. I koncepcję. Tak, tak, ale to jako limit zostawiamy. Jako limit zostawiamy, tak? Tak? Nie uwzględniamy się. Okej. Okay. Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Suchy-Lasna lat 2018-2029. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? 15 radnych za, jednomyślnie. I proszę Państwa, uchwała nosi numer XL, czyli 40, łamane przez 453, łamane przez 17. 453, tak? Tak. I przechodzimy do kolejnego punktu, punktu 13, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy-Las na rok 2018. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suchy-Las na rok 2018? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 radnych za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwóch radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta.
No, czekam. Proszę Państwa, 5 minut przerwy. Numer? Uchwała nosi numer XL łamane przez 454 łamane przez 17. Pierwszy raz.